Pierwotnie zakładano, że rozgrywki Plus Ligi mają wystartować 26 września, a poprzedzać miał je mecz o Superpuchar Polski. To był plan przygotowany jeszcze w styczniu i zaakceptowany przez udziałowców Polskiej Ligi Siatkówki. Po wybuchu epidemii koronawirusa sytuacja się zmieniła i trzeba było na nowo przeanalizować, czy ta data jest optymalna. Ostatecznie podczas wideokonferencji prezesów Plus Ligi ustalono, że sezon rozpocznie się wcześniej niż planowano, w weekend 11-13 września. Ta data 12 września jest to data umowna, jest to data, którą razem żeśmy przedyskutowali. Uważaliśmy, że ta data będzie akurat odpowiednia do startu po tak długiej przerwie Plus Ligi, ale podkreślam, że nie jest to data wiążąca ani ostateczna, bo sytuacja może nas zmusić do tego, aby liga się zaczęła, nie wiem, w październiku, a być może zostaniemy na tej dacie wrześniowej. Jednocześnie prezesi klubów Plus Ligi postanowili, by w sezonie przedolimpijskim 2020-2021 wesprzeć reprezentację Polski i zakończyć sezon już w połowie kwietnia, a nie, jak to było planowane, w maju. Wszystko w trosce o występ biało-czerwonych na igrzyskach w Tokio.